Dzień dobry, pozdrowienia z maratonu Ultra Jaga Kora z trasy 70. Właśnie powiedziałem pierwszy odcinek, jestem po 10 km. Co jest ruch tam tutaj po przyjemnym terenie. Chwilowo przeplata się trasa 70 i setki, po czym będziemy poznać ludzi od setki po nogach. Widzicie się. Widać. Całkiem przyjemnie. Na razie wygląda to jak taki większy lasek wolski. Biegam właśnie po pułap, 15 km. Zwykle dobiegałem tutaj z drugiej strony. Jak widać tamtej drogi, która biegnie z Rymanowa. No, ta trasa jest troszeczkę inna. Jest. Tak na razie jest piękny pułap. Wiem, chyba pierwszy raz mówię ładnie. Na tędy przebiega też Łękowina. Dwa razy w dzień, dwa razy. Chyba jest to legendarne miejsce, gdzie Łękowina leci w lewo, a my biegniemy w prawo. Tu jeszcze nie byłem. Szkoda, że tego nie czujecie. Ale tutaj jest pole całe pełne trzosku niedźwiedziego. Ale pachnie. Ja nie lubię trzosku, w sensie smaku, ale zapach lubię. Stan, biegnie. Może się mam wziąć, nie pogubił. Ta woda taka zmyłka trochę ze szlakiem. Ten moment, że sprawdzę właśnie granicę państwa. Nie wiem, czy to już jest szczyt tej górki, czy jeszcze kawałek. Zobaczymy, potem będzie duży zbieg. Jeszcze nie wiem, w tej chwili chyba 38 km. Wygląda, że w tym miejscu opuszczam granicę. Jasiułka, Jasiu. Dobrze, zbiegam. Sobie leczę przez ten cudowny, beskidzki łączki. Bagienka. Nie wiem, którzy to lubią, jak to lubię. Znaczy, pod warunkiem, że przez nie muszę przebiegać. Jest tu bardzo ładnie, dziko. Najbliższa miejscowość za chyba 5 km. Jeśli podchodzę pod polany surowiczne, no fajnie, ale Sławek powiedział, odpadało się. Teraz wszystko na mokro. Będzie dobrze. Jeszcze 20 km. To jest ostatni punkt, muzykalny dosyć. No właśnie, już blisko. Właśnie pobiegłem z Wojtuszowem, kojarzy mi się z Łękowyną. Oczywiście ten odcinek tylko się pokonuje w nocy. No, już jak pokonuję tam. Biegnę sobie przez Rymanów. Stało jakieś 700 metrów może. Zobaczymy.